Amerykańska Polonia to różne pokolenia, historie i zwyczaje. Często Polacy z młodszych generacji tworzą rodziny wielokulturowe. Czy w tej mozaice język polski może być łącznikiem pomiędzy pokoleniami i kulturami? Czy może spajać, a nie dzielić? Bohaterowie dzisiejszego odcinka, rodzina Piekutów, potwierdzają, że jak najbardziej tak. Stanisław Piekut jako pierwszy przyleciał do Stanów Zjednoczonych. Ponieważ jednak w Polsce pozostawił swoją żonę Danutę i prawie dorosłe córki, postanowił jak najszybciej sprowadzić je do siebie. Zaklimatyzowałem się z wielkim trudem, ale teraz myślą, trzeba żonę sprowadzić, chociaż ona nie bardzo chętna do tego. Po wielkich rozmowach. A rozmowy były takie, że się zamawiała telefon, trzeba było 3 dni czekać, dopóki na połączenie, no bo... I w końcu przekonałem, że mówi, że skończy pracę i przyjedzie, no. Przyjechaliśmy bardzo dawno już temu, przeszło 30 lat. Wygraliśmy zieloną kartę, dziewczyny miały jedna 18 lat, druga 20 i nie było łatwo, ale było z jednej strony ciekawie, było coś innego. Staraliśmy się jak mogliśmy. Dziewczyny to pracowały i studiowały, miały naprawdę bardzo ciężko, ale nie narzekały. Pani Danuta z wykształcenia matematyk postawiła na karierę swoich córek, a nie swoją własną. I wraz z mężem pomagała się im utrzymać i edukować w nowych amerykańskich realiach. Ponieważ sami nie znali języka angielskiego, bardzo im zależało, aby córki dobrze mówiły w tym języku. Jak poszłam elegancko ubrana w szpileczkach, tak jak się w Polsce chodzi, w futerku i szukałam pracy. Aż ktoś mi się w agencji zlitował nade mną, mówi: kobieto, nie w takim stroju się szuka pracy, sprzątaczki. Ubierz te jakieś spodnie za $2, za dolara tam można kupić i idź w ten sposób szukać. Podziękowałam mu, skorzystałam z tej rady i dostałam pracę. No i... Piekutowie nie tylko pracowali w Nowym Jorku, ale też z czasem zaczęli realizować tu swoje pasje. Występować w kabarecie oraz działać w klubie seniora. W kamiennej epoce uzbrojon chłop w głaz. Mamuta bił po łbie i jadł go naraz, a potem w nim męski odzywał się zew. Na wdzięki kobiece był łasy jak lew. Najgorzej, jak się nie ma co robić na emeryturze, więc ja to się szybko zagospodarowałam, co robię. Lubię grać w billarda i ogrywać męża, choć już on coraz lepszy i już nie ogrywam go. W klubie zajmujemy się kabaretem, lubię jakieś tam scenki odgrywać, najlepiej jakieś śmieszne. Krzyżówki, książki, Boże, ile jeszcze rzeczy mam do zrealizowania, no bo jak już będzie nuda, to już na co czekać. Nie, to do końca trzeba życie tak wykorzystać, żeby się powiedziało. Wreszcie wycisnęłam z tego życia wszystko, co się dało. Wiesz, Kasia, w końcu musimy postanowić, co z mamą zrobimy, z rodzicami na ich 50-lecie, mamunia. Dobrze, na 50-lecie, ale nie potrzebuję przyzwoitek. Nie, ale nie. Nie, pojadę sama ze swoim mężem. No jak to? To jest fajne. Chcesz z nami pojechać? To jest fajne. O. Chciałabyś z nami gdzieś pojechać? Myślisz, nie wiem, na Alaskę na przykład, na kruz? Mieliśmy na Alaskę. Taka gorąca uroczystość, ja pojadę cię mrozić, no wiecie. W domu Piekutów mówiono po polsku. Nie zmieniło się to także wtedy, kiedy na świat przyszli wnukowie. Najważniejszą rzeczą to był rozwój tych moich wnuków. Jako mamy to były świetne, no bo nawet kołysanek wieczorem to nie mogłam śpiewać, bo to jedna mamusia i druga to one same musiały się mieć jakiś kontakt gdzieś z dzieciakami. My z mężem, jako że jesteśmy obydwoje Polakami, widzieliśmy, to nie było żadnego pytania, po prostu dziecko będzie znało język polski. Rozmawialiśmy z dzieckiem tylko po polsku i babcia bardzo dużo dawała to też, że
jak gdy z nim była, to oczywiście też tylko po polsku rozmawiała i dawała mu coś wspaniałego, dawała mu tą polskość, dawała mu te piosenki, dawała mu tą miłość, dawała mu tą taką prawdziwą polską babcię. To nie ma nawet porównania z przedszkolą. Oczywiście przedszkole też dużo dawało, ale babcia dawała to, co dla mnie to było bezcenne. Tutaj w domu oglądamy polskie seriale z babcią i z mamą. Jeden serial, co dużo oglądam, to jest Na wspólnej. Nie wyobrażam sobie, żeby mój Sebastian nie mógł porozumiewać się z babcią po polsku. Babcia ma na niego bardzo dobry wpływ. Czasami ja jestem zajęta pracą, nie mam czasu i wiem, że babcia bardziej się boi babci niż mnie, jeśli coś tam przeskrobię, to bardziej się stresuje, że babcia coś mu powie niż ja, czyli babcia ma też wpływ na jego wychowanie. Babcia zawsze od szkoły mi odebrała, zawsze tutaj też mam urodziny i pamiętam babcię, że właśnie ma bardzo dużo energii, zawsze wesoło jest, jak jestem z babcią i to każdy dzień, kiedy jestem z babcią, to właśnie czuć. Miałam urodziny parę lat temu, włożyliśmy właśnie disco polo. I tam koledzy, wszyscy Amerykanie, babcia jeszcze nie mówi najlepiej po angielsku, to ona tam, chodź wszyscy, tańczymy razem. I właśnie dużo dzieci Amerykanie, to oni nie są właśnie przyzwyczajani, żeby babcia była taka energetyczna. I babcia wzięła wszystkie dziewczyny i właśnie tańczy z nimi. Właśnie ona ma swój sposób tak dogadać z ludźmi, nawet jak nie zna język najlepiej. 12:20, dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękuję. O, cześć, cześć. Cześć, kochani. Zaproszę do mnie, tak? Kawę. Dobrze, byśmy już zrobili zapisy. A jesteś student, to jest, to nie ma studentów. Rodzina Sebastiana jest wielokulturowa. Jego tata pochodzi z Rumunii. Początki uczenia się trzech języków równocześnie nie były dla niego łatwe, ale ten wysiłek zdecydowanie się opłacił. U mnie było to naturalne, że ja mówię do niego po polsku. Jego dziadkowie, jeszcze mieszkaliśmy z dziadkami, mówili po rumuńsku i wiadomo, musi mówić po amerykańsku, po angielsku. I przez dłuższy czas nie mówił w ogóle i martwiłam się, co się dzieje, bo dziecko nie... Wiedziałam, że wszystko jest z nim w porządku, ale po prostu nie chciał mówić. I po pewnym czasie nagle w trzech językach bardzo, bardzo ładnie mówi. Kiedy byłem młody, te trzy języki słuchać w tym samym czasie, to było bardzo trudno nam. A teraz lepiej, teraz lepiej. Teraz mogę zmieniać od języku do języku, raz mówić, raz do mnie tata dzwoni i rozmawiać po rumuńsku, potem babcia mówi do mnie po polsku i potem kolega drugi dzwoni rozmawiać po angielsku. To jest taki fajna kombinacja. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, że to nie jest taki wtórny polski, że po prostu on czuje, on rozumie humor polski, on rozumie ironię polską. I myślę, że to jest właśnie też wpływ babci i dziadka i to, że też starałam się, żeby wiedział, skąd pochodzi. Właśnie to dużo pomaga, jak ktoś zna więcej języków. To nie tylko, że znasz ten drugi język, to jest sposób myślenia. Łatwiej się jest uczyć nowe rzeczy, jak się zna więcej języków. No też babcia tak ładnie ustrojona dzisiaj. No wiesz, a co mam już robić? Czas najwyższy się stroić. Poza samym nauczaniem języka polskiego, pani Danusia przekazała wnukom także swoje matematyczne zamiłowania. Babcia była nauczycielką matematyki i tutaj zaczął chodzić i uczyć się matematyki i dostał się do jednej z lepszych właśnie szkół, middle school. Dzięki niej poszedł do Math Kangaroo i tam babcia troszeczkę z nim pracowała i dzięki temu właśnie też dostał się do lepszej szkoły. Babciu, może tobie przyjść, bo ja to tutaj nie rozumiem tego pytania. Bardzo chętnie, wreszcie nie gry komputerowe, ale to co trzeba, no. A, o, fajne, ujemne potęgi. A, ty się jeszcze nie uczyłeś tego? Jeszcze nie. Bo sam przerabiasz, bardzo dobrze, Patrysiu. Dobrze, wejdzie tylko wzór napiszę. A do minus entej.
Pani Danusia bardzo tęskniła za pracą w swoim zawodzie, więc chętnie skorzystała z propozycji, by w polskiej szkole po angielsku prowadzić popularny w Stanach konkurs matematyczny Kangur. Wsparcie międzypokoleniowe było jednak niezbędne. Musiałam mieć pomocnika, to Sebastian był moim asystentem. Jak na przykład zadania, no matematyka jest dość prosta, w całym świecie 2 dodać 2 jest 4, obojętnie w jakim kraju, prawda? Ale czasami matematyczne jakieś, przetłumaczyć na angielski jakieś terminy matematyczne, to pomagał mi Sebastian. Dużo mi pomógł i był bardzo zadowolony, że się może przydać, a obserwowałam, że też ma jakieś zdolności pedagogiczne, bo w końcu byłam zazdrosna, młodzież się zaczęła bardziej garnąć do niego niż do mnie. No może po prostu ze względu, że to no już babcia, nie ja, to młody chłopak. Z babcią zawsze mówię po polsku, bo nie ma wyboru i tak właśnie lepiej rozmawiać z babcią po polsku, ale kiedy potrzebuję jak czytać jakieś dokumenty, to ja po angielsku, to ja jej pomagam. No ja patrzę, że coś tu mi się nie zgadza, rozumiesz? Znowu każą dopłacić, zobacz. Moment, może coś nie. Tu wyczytam. Co? Dziadkowie nie zrażają się swoim brakiem znajomości języka angielskiego, ponieważ wiedzą, że zawsze mogą liczyć na wsparcie rodziny. Sebuś! Sebuś, co? Pomóż, na litość boską. A co, nie do rady? Sebastian, ty możesz coś problem? Tutaj trochę wyślimać, bo mi się to coś nie zgadza. Aha, to znaczy, przysyłają dopłatę jakieś 100... Nie, dziadku, to nie jest rachunek, to właśnie jest... Reklama. Tutaj mówi, że this is not a bill. This is not a bill. To nie jest rachunek. Wnukowie są bardzo przydatni. Jak mamy jakieś pisma z urzędów czy z miasta, to zawsze konsultujemy z Sebastiankiem. O, Sebastian bardzo, bardzo nam pomaga w tym. Jakieś z kolei nawet rozmowy z sąsiadką, bo zaczęła podkarmiać gołębie i się brudziło na naszym jardzie. To nie wiedziałam, jak to wytłumaczyć. To Patryś poszedł z dziadkiem i z sąsiadką wytłumaczył, że po prostu nie życzymy tego, bo musimy każdy dzień odprzątać. I już taka pomoc, bo wiadomo, nie my to powiemy, niby ten język komunikatywny, ale wiadomo, jak to jest z akcentem, poplączemy, po tego to już lepiej tak elegancko powiedzieć. To się przydaje, bardzo przydaje. No i wykorzystujemy ich teraz. No, czas najwyższy na wykorzystywanie. Młodym z kolei przydaje się wiedza, którą przekazali im dziadkowie. Dzięki nim nie tylko poznali polskie tradycje, ale też mogą się poczuć kimś wyjątkowym. To koszulkę tutaj znaczy Polska Walcząca. Ja z mamą poszliśmy i kupiliśmy to w Warszawie, Polska Walcząca. No i to ma reprezentować, że jestem Polakiem i jakby Polska, bym walczył za Polską. Jak jest śmigus dingus, to mama mnie zawsze budziła całą butelką wody i zawsze na moją głowę. Jak jest Wielkanoc, to zawsze bijemy się, znaczy nie bijemy się, mamy jajka i tak patrzymy, jakie jajko jest najsilniejsze, jakby taką tradycję mamy i zawsze dziadek gotuje najlepiej, bardzo dobre jedzenie dziadek robi. To bardzo dużo pomaga, że znam polskiego i że znam romuńskiego, bo właśnie ludzie ci myślą, że jesteś więcej interesujący człowiekiem. To i właśnie, że możesz rozmawiać o tych kulturów, o godzinach nad godzinami. Znajomość języka polskiego i to, że znajomość kultury polskiej, zauważam, że Sebastian właśnie ma jakby większe perspektywy i w jaki sposób odbiera świat. Jest zupełnie taki bardziej ciekawszy, że on rozmawia, załóżmy, ma wielu kolegów, którzy są właśnie Amerykanami, ale zauważyłam, że często właśnie się przyjaźni z osobami z innych krajów, Europejczycy, że z nimi ma jakby taką bliskość i wydaje mi się, że to znajomość tego polskiego pozwala mu, że odbiera innych ludzi lepiej i myślę, że to jest po prostu, masz szersze horyzonty, łatwiej mu też nawiązywać kontakty. Wspólne wakacje z wnukami w Polsce to wieloletnia tradycja rodziny Piekutów. O, Ania. O, podrywałeś te swoje cioteczki.
Ania, Basia, Iwonka, co to było, Sebuś? A zobacz, jaki Romek ma minę. Widzisz, a twoja mama w pełnej gali, no wiesz, no przecież. Się czuję więcej Polakiem, bo każdy rok jadę do Polski. Jak byłem w Krakowie, to widziałem stary Uniwersytet Jagielloński i bym chciał tam studiować, to dlatego też dobrze znać Polski. Widzę bardzo dużo różnicę z polskiej dziewczyny i ze dziewczyny amerykańskiej. Polskie dziewczyny mają bardzo dobre wartości, oni wiedzą, co jest ważne, są bardzo modne, bardzo piękne. Ale jak amerykańskie dziewczyny są 100% tylko dla siebie. Jak dziewczyna polska, to wie, co to znaczy rodzina, wie, co to i ma właśnie lepsze poglądy. Żeby ożenić się z polską dziewczyną, to by było przyjemność. Co słychać u Sebastiana, nie wiesz? Nie ma dziewczynę? No nie wiem, jeszcze nie Matko wiem. Święta. Nie chcę mi mówić nic. Więcej tobie powiem niż dla mnie. Muszę podpracować. Nie daj Boże, weźmie jakąś Chinkę, w ogóle Polkę, wiesz? Ja wiem, że to Polkę. Mamusia, ale my nie jesteśmy w Polsce. To musisz się bardziej zrelaksować, że tu nie będzie wiadomo, że to nie będzie Polska. To nie Polska. Sam powiedział, że najlepsze Polki. Wiem, ma, ale, wiesz? Ale tak nie możesz. Myślałaś? Tu musisz się przestawić na to, okej? Okay? Język polski i polskość jest mocnym spoiwem scalającym rodzinę piekutów. Łączy ich wspólna tożsamość, a to jest płaszczyzną do umacniania więzi międzypokoleniowych i budowania dużej, silnej, wspierającej się rodziny. Ja jestem bardzo dumna z tego, że udało nam się tutaj wszczepić dla Patryka tą polskość, to, że potrafi i chce być z babcią, mówi z nią po polsku i to jest takie fajne, takie budujące i przez to mi się wydaje, że jakoś osiągnęłam sukces w tym. I to mnie bardzo cieszy. Dla mnie również bardzo jest ważne mój Sebastian, kiedy Polacy grają. Obojętnie idzie do szkoły, nakłada koszulkę polską, będzie kibicował i widzę, że po prostu to jest no, fajne. Też cieszę się z tego, że udało mi się zaszczepić tą polską i że to jest takie prawdziwe. Moja siostra cioteczna, która jest w Waszyngtonie, ma też córki, które notabene nic nie rozmawiają po polsku. Chciałem przekazać, żeby to wnukowie też rozmawiali po polsku i dzięki temu każdy rok z wnukiem, z jednym, później z dwoma jeździliśmy na wakacje do Polski na całe wakacje, którzy rozmawiają bardzo dobrze po polsku i jestem bardzo zadowolony, że jest tak, a nie inaczej. Parada, zobacz. Zaraz zobaczę, powinniśmy gdzieś być, to przecież każdy gazet jesteśmy. No. Przyjrzałeś? Nie ma, ale się cieszę, że jest dużo młodzieży. O, to jest A ja się istotne. Nie cieszę. No to jak jest, byliśmy na paradzie, nas nie ma na zdjęciu. O, pewno. No wielkie. No dobrze, może na następny rok będzie. Dobrze, że są dzieci nasze, że wnuki. O, to jest ważne. My już ze sceny schodzimy, Stasia.